Moi drodzy, czuć już wiosnę. Wyraźnie temperatura jest już wyższa na zewnątrz. Dzisiaj praca przy wynoszeniu mebli tutaj z domu, chociaż w pojedynkę, w samym sweterku, bo po prostu jest bardzo, bardzo ciepło. Więc tą wiosnę już bardzo czuć. A teraz w środku. Słuchajcie, podłogę mam tutaj zdjętą. Więc tutaj pod spodem są oryginalne cegły poniemieckie. To nie było ruszane. Tylko na szybko, jeszcze ze 3 lata temu była tutaj rzucona wykładzina dywanowa. Ta podłoga jest w ogóle nieskończona ze względu na różne instalacje, które jeszcze muszą tutaj dojść w swoim czasie. Część tych instalacji dojdzie teraz podczas tego remontu, który będę w tym momencie robić. Tutaj piwnica jest tylko częściowo pod tymi pomieszczeniami. Tylko częściowo. Ale z tego co widzicie tutaj, to są oryginalne poniemieckie cegły. Zresztą też przedwojenne. Jeszcze nie wiem do końca jak to zrobię, ale nie chcę mieć tutaj czegoś takiego, bo to się po prostu strasznie ugina. A też nie mogę tego zabetonować na gotowo, żeby potem przy kolejnych pracach tego nie kuć. No dobrze. Wiem, co się udało dalej zrobić. Materiały mam na razie pochowane w inne miejsce, poprzenoszone, żeby tutaj móc pracować. Część jest tutaj, panele na ścianę. Tutaj mam podarowane od kogoś łóżko jednoosobowe, które się składa w taki ciekawy fotel. Z tego pokoju mam prawie wszystko powynoszone. Prawie. Dlatego, że zawartość tej szafy, póki co nie mam co z tym zrobić za bardzo, z zawartością. Więc chwilowo ona tu jeszcze zostanie gdzieś przez 2-3 dni, dopóki tego miejsca nie zrobię. O samym małym pokoju będę mówić w osobnym odcinku, gdyż tutaj się pojawiło kilka problemów różnych, ale to już omówię w kolejnym odcinku, gdzie jakby nawiążę do tematu samego pokoju. Ponieważ trwa akcja w kraju hashtag zostań w domu, tutaj wszelkie rzeczy udało mi się wynieść w pojedynkę. Więc jakieś meble, inne rzeczy, wszystko wynoszę w pojedynkę. Muszę się przyznać, że trochę boli mnie od tego kręgosłup podnoszenia tych ciężarów. Ale tak czy owak po prostu nie mam nikogo do pomocy. Chociażby dlatego, że sąsiedzi, którzy wcześniej mi pomagali przy remontach, jak już wspominam parę razy, po prostu oni wybyli. Wykładzina z korytarza jest przeze mnie odzyskana. Oczywiście pamiętam o swoich poprzednich zbiórkowiczach. Tą wykładzinę wykorzystam jeszcze raz. I podwójnie ułożę ją w komórce na podłodze. Rozbieram podłogę trochę pod przyszłe instalacje elektryczne, które w niej ułożę. Bo będę tutaj układać dodatkowe przewody elektryczne. Ale też i przede wszystkim w nadziei, że może uda się cały korytarz podwyższyć. Jeżeli by podłogę udało się dać jeszcze w dół.
Nie wiem, jak głęboko pod cegłami znajduje się sklepienie piwnicy. Mam nadzieję, że jak najniżej. Dlatego, że korytarz jest tutaj bardzo, bardzo niski. I może uda się w ten sposób go podwyższyć, jeżeli podłogę zrobię po swojemu i inaczej. Po trochę rozbieram, cegły wyrzucam na zewnątrz. Za jakiś czas zamówię kontener na gruz i wszystkie rzeczy z rozbiórki podłogi załaduję na kontener. A tak oto po zakończeniu prac na dzisiaj, jak udało mi się cegły wyjąć z części podłogi. Tutaj w tym miejscu jest styropian i najbardziej ta podłoga się uginała, ale muszę to zrobić inaczej i po swojemu. Tu jakiś przelot, jakiś tunel, nie wiem co to jest. I tyle, dzięki.